Witajcie. Właśnie wszedłem z domu. Jest 7:15. Idę właśnie po swojej obskurnej klatce. O, możecie zobaczyć. 19 października. Niestety w kartce z kalendarza nic nie ma. Nie ma żadnego dzisiaj święta. Nie ma. Jutro są święta. Jutro jest Dzień Seniora. Z tego co wiem, między innymi. Tak więc idziemy do sklepu. Nie ma dzisiaj żadnych promocji. A nie. Jest. Dzisiaj jest na pewno jedna promocja. W dzisiejszej promocji dnia w Realu, w ich akcji Szok Cenowy, jest karkówka wieprzowa bez kości za 11,49 w cenie 1 kg. Bardzo dobra cena. Nie wiem, jeżeli ktoś chce zrobić karkóweczkę taką fajną. Duszono, może ma ktoś grilla takiego elektrycznego, tak jak u nas w pracy. Rozkładają go i śmierdzi, bo kiepska wentylacja. To może sobie kupić taką karkówkę na przykład, przyprawić ją fajnie i smacznie zjeść z jakimiś sosami fajnymi, czosnkowym na przykład. Na koniec tego dnia chciałem Wam również podziękować za cały tydzień, który ze mną spędziliście, za Wasze doradzanie wśród filmów. O Boże, dziad znowu idzie i patrzy się na mnie. Patrzy, odwraca. Jeszcze patrzy. No, dziękuję, że doradziliście mi tyle filmów. Idzie weekend, więc być może skorzystam. No, nie wiem, zostałem zaproszony na urodziny. Tak więc postaram się na pewno zacząć oglądać Wasze filmy. Autobusem dzisiaj do pracy. A, nie chciałem się iść tyle. Dwa przystanki. Podjadę sobie. Ludzi mało, nie wiem. Pojechali chyba wcześniejszą. Jedziemy. Zakupy już zostały zrobione. Bieda mnie poratowała. Gdyż znalazłem na promocji karmę dla kota. Wiem, że wczoraj Wam polecałem w Realu 3,6 kg za 21 zł. Ja znalazłem 2 kilo za złoty 13 w Biedronce. Dwa rodzaje z kurczakiem, a druga była z wołowiną i z warzywami. Tak więc w Biedronce KitKat karma. KitKat, nie wiem. KitKat. O, tak. Polecam. Aha, jeszcze w dobrej cenie, w good price, była Fanta oraz Sprite półlitrowy. Taka butelka poręczna, mała, do szkoły, do pracy, żeby nie kupować i nie taszczyć tych 2 litrów. W Biedronce za złote 99. Pragnę się z Wami jeszcze podzielić jednym newsem, którym ostatnio się dowiedziałem. To nie jest oficjalna informacja, ale na przyszłorocznym Warsaw Orange Festival będzie Beyoncé. Ja się na pewno wybiorę, chociaż nie wiem, no bo jak ona przyjedzie na festiwal, zaś pół koncertu zrobi, zamiast pewnie w Pradze czy obok gdzieś zrobi cały, to nie wiem, czy nie warto jechać na cały jej koncert, a nie na pół, na wystąpić z jakimś, nie wiem. Pozostało mi tylko życzyć Wam miłego weekendu i wszystkiego dobrego. Dzisiaj mamy bardzo ładny dzień, słoneczny, więc może opalanko. Nie, no, żartuję. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do sklikania. Wkrótce. Bye, bye.